Proszę Państwa, zapraszam do wysłuchania kolejnego referatu pana profesora doktora Habilitowanego Nauk Medycznych Pawła Buszmana, który jest wybitnym kardiologiem, profesorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pan profesor wprowadził do Polski wiele innowacyjnych metod leczenia chorób serca i z wykorzystaniem technik wewnątrznaczyniowych. Pan profesor wygłosi referat na temat leczenie zawału serca program kardiologia 2017 nowoczesna kardiologia nie tylko dla bogaczy bardzo proszę Jego, jego eminencjo ojcze rektorze, pani poseł, panie ministrze. Dziękuję bardzo za możliwość udziału w tym tak ważnym spotkaniu, gdzie lekarze, decydenci, a i również osoby reprezentujące społeczeństwo spotykają się, ażeby żeby pomówić o tak ważnym aspekcie ochrony zdrowia, jakim są choroby układu krążenia i środki, które powinniśmy zabezpieczyć na leczenie tych chorych. Sytuacja zdrowotna i nakłady na ochronę zdrowia w Polsce są złe. Proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o okres oczekiwania życia dane już najnowsze 2015 raport OECD, jesteśmy tutaj absolutnie na końcu listy krajów OECD, jeśli chodzi o okres przeżycia. Jeśli chodzi o nakłady służby na, na, na ochronę zdrowia, proszę zwrócić uwagę, Polska również na, na, w samym ogonie krajów OECD około 6,4% GDP nakładów łącznych, natomiast publiczne to tylko 4%. Jeśli chodzi o ocenę jakości Eurohealth Consumer Index, pokazuje, że jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, mamy tą ochronę zdrowia najsłabszą jeśli z punktu widzenia oceny pacjenta, który korzysta z tego systemu. Jedyna rzecz, która była pozytywnie się, świecąca się na zielono, to był dostęp do leczenia ostrego bólu w klatce piersiowej, która była w tym indeksie, bardzo pozytywnie oceniona, a wszystko inne niestety źle. Proszę zwrócić uwagę, rocznik statystyczny GUS, jak zmieniała się częstotliwość zgonu z powodu chorób układu krążenia. To, co kolega już pokazywał, główną przyczyną zgonów w Polsce to są choroby układu krążenia. Nowotwory to zaledwie połowa tych zgonów. Jak my wyglądamy na tle całej Europy, proszę zwrócić uwagę na czarno Rosja i były kraje sowieckie, Polska i Europa Środkowa jest gdzieś w dalszym ciągu. Jeśli chodzi o umieralność u mężczyzn i u kobiet, gdzieś po środku zawiśliśmy między krajami wschodu i, i zachodu i niestety nie posuwamy się w tym zakresie dalej, o czym za chwilę powiem. To dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn i to osób w wieku produkcyjnym. Mamy nadumieralność osób w wieku produkcyjnym z powodu chorób układu krążenia, chorób serca i naczyń tutaj podkreślam. Kolejna rzecz to postępy. Co się dokonało dobrego? A więc, przede wszystkim, zmniejszenie śmiertelności wewnątrzszpitalnej z powodu zawału serca z ponad 22% do 6,5%. To dotyczy wszystkich ostrych zespołów wieńcowych i dotyczy również odległych wyników jedno, dwu i trzyletnich. To, co często się zarzuca, że wyniki po trzech latach są złe, ale to tylko dlatego, że w dalszym ciągu 25% pacjentów z zawałem serca, na przykład non-stemi, czy z niestabilną dławiczą, czy nawet zawałem, jest leczona zachowawczo i one pogarszają te statystyki. Natomiast jeżeli porównamy wyniki odległego leczenia pacjentów leczonych inwazyjnie z Ostrym Zespołem Wieńcowym, mamy takie same wyniki jak w Szwecji, w Niemczech czy we Francji. To są rozkład liczby pracowni hemodynamicznych w Polsce. Często się mówi, że ich jest za dużo. Mamy jedną pracownię na 250 tysięcy mieszkańców. Dla porównania Niemcy jedna na 200 tysięcy, Stany Zjednoczone jedna na 130 tysięcy. Takie rozmieszczenie pozwala na szybki dostęp do pracowni hemodynamicznej w przeciągu 30-60 minut. Pan profesor Dobrzycki pokazywał, jak. Wykładniczo praktycznie rzecz biorąc, zależy zgon, ilość zgonów, procentowa ilość zgonów w zawale serca od opóźnienia związanego z transportem pacjenta i dostępem do pracowni hemodynamiki. Mimo tych osiągnięć w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, śmiertelność z powodu chorób układu krążenia w średnio jest dwukrotnie wyższa niż w innych krajach Unii Europejskiej. Jest to 461 zgonów na 100 tysięcy. 48% wszystkich zgonów to właśnie choroby układu krążenia, a choroba wieńcowa jest jednostką chorobową, która stanowi najczęstszą przyczyną zgonów. Jest to około 106 zgonów w tej chwili na 100 tysięcy mieszkańców. Jako jednostka chorobowa jest to największy zabójca w Polsce. No i co jest bardzo ważne, 15% wszystkich hospitalizacji w Polsce jest spowodowana chorobami układu krążenia. Sytuacja epidemiologiczna: 130 tysięcy osób zespołów wieńcowych, 90 tysięcy udarów w mózgów, z czego 80-90% to są udary niedokrwienne spowodowane zatorem, najczęściej no pochodzenia sercowego. 20, niektórzy mówią 30 tysięcy różnego rodzaju amputacji kończyn dolnych z powodu niedokrwienia. Mówi się 15-20 tysięcy dużych amputacji, ale następne 10-15 tysięcy to są tak zwane małe amputacje. Do tego 461 zgonów z powodu chorób układu krążenia łącznie na 100 tysięcy pacjentów powoduje praktycznie, że zbiorąc to wpływa na to, że demografia jest bardzo zła, że wyludnia się Polska i jako, jako naród i jako społeczeństwo, nie tylko z powodu małego przyrostu naturalnego, ale nadmiernego zgonu i to w wieku 40-60 lat. Stąd też wyzwania, potencjał obniżenia śmiertelności z powodu chorób układu krążenia, to jesteśmy w stanie zmniejszyć je o 50% w przeciągu 5 lat, a więc osiągnąć statystykę krajów zachodnich. Możemy wydłużyć życie mężczyzn o 5-6 lat a kobiet o 2-3 lata i praktycznie rzecz biorąc moglibyśmy to wykonać w przeciągu następnych 3-5 lat, jeżeli odpowiednie programy zostaną założone. No i tak zwane obniżenie wskaźnika Years of Life Lost z 400 lat. Mamy w tej chwili bardzo wysoki ten wskaźnik, a moglibyśmy go obniżyć o 400 lat na, na, na 100 tysięcy mieszkańców. Szanowni Państwo, jakie są przyczyny wysokiej, dlaczego u nas jest tak dużo tych zgonów sercowych? sercowo to nie tylko są standardowe czynniki ryzyka chorób układu krążenia, o których bardzo ładnie opowiadał Pan Profesor poprzednio, one są bardzo ważne, ale dochodzi jeszcze drugi czynnik, to jest zanieczyszczenie powietrza, o którym się coraz więcej na szczęście się mówi, raporty światowe mówią o tym, jak duży wpływ zanieczyszczenie powietrza, o którym za chwilkę będę mówił, ma na przede wszystkim właśnie śmiertelność sercowo-naczyniową, a wcale nie na nowotwory. No i drugie, jeżeli niskie nakłady na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia w Polsce, które są dramatycznie niskie w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, co za chwilkę udowodnię. Jak jeśli chodzi o główne czynniki ryzyka, te standardowe, gdzie jest, jesteśmy w, w dobrej pozycji, gdzie, gdzie w złej. Mamy więcej palących, przede wszystkim wśród kobiet. Mamy bardzo wysokie ciśnienie średnio. Mówi się o 10, a w tej chwili nawet o 15 milionach Polaków cierpiących na choroby na naciśnienie. Dlaczego? Między innymi zanieczyszczenia powietrza, dlatego że podwyższony poziom ozonu podwyższa, podwyższa naciśnienie. Inne przyczyny. To oczywiście te niezaspokojone potrzeby w zakresie diagnostyki leczenia chorób układu krążenia i bardzo niskie nakłady i oczywiście bardzo wysoka ilość pacjentów z niewydolnością serca, ale przypomnę niewydolność serca w 70-80% jest powodowana chorobą wieńcową, którą powinniśmy diagnozować na czas i zapobiegać leczeniu niewydolności serca, a nie leczyć bardzo drogo ostatni etap choroby układu krążenia, czyli niewydolność serca. To leczenie jest bardzo nieskuteczne, mimo tego, że jest bardzo drogie i wymaga polipragmazji i dużych kosztów farmakologicznych. Chciałbym się na chwilkę skupić tutaj na chorobach cywilizacyjnych spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Raport WHO 2015. 7 milionów zgonów rocznie spowodowanych z powodu zanieczyszczenia powietrza na świecie, w tym 48 tysięcy z tego powodu w Polsce. Co jest bezpośrednio przyczyną zgonu? Znowu, choroba wieńcowa 36% tych wszystkich zgonów, udary 33%, czyli łącznie prawie 70% zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza, to są choroby układu krążenia, a choroby płuc to tylko 17%, a rak Rak oskrzela 5%. Dlaczego tak jest? To za chwilkę. Natomiast to jest mapa zanieczyszczenia powietrza, jeśli chodzi o benzopiren. Proszę zwrócić uwagę, Czerwona plama w Europie Środkowej, przede wszystkim na terenach Polski, to jest zanieczyszczenie pyłami PM10, czyli o średnicy poniżej 10 mikrometrów. Mamy tutaj regiony środkowo-południowej Polski o szczególnym dużym zanieczyszczeniu i cały pas Polski środkowo od północy do południa. Jeszcze gorsze cząsteczki małe PM2,5 i PM1. Widzicie Państwo olbrzymie zanieczyszczenie na terenie całej, całej Polski. To Typowy obraz pokazujący małą mieścinę, gdzie właśnie przede wszystkim emisja niska, emisja z domów, emisja ze starych samochodów powoduje to zanieczyszczenie powietrza. Dlatego, że w większości nasz przemysł już w tej chwili jest, jest stosunkowo zmodernizowany nawet na Śląsku są filtry są, są przestrzegane pewne zasady unijne, które. Nakładają potężne kary, jeżeli, jeżeli zakłady przemysłowe nie przestrzegają ochrony środowiska, zasad ochrony środowiska, ale w dalszym ciągu palimy tanim węglem w starych, złych kotłach, co powoduje olbrzymie zanieczyszczenie naszych przede wszystkim małych miejscowości. Proszę zwrócić uwagę, to jest lista najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie i tam są. Proszę zobaczyć, żywiec, pszczyna, rybnik, Wodzisław, opoczno. Wśród 40 miast 32 są miastami polskimi. I tam, właśnie w tych małych miejscowościach, najwięcej mamy tych chorób układu krążenia, spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Jak te drobiny wyglądają? To jest włos, a to są drobiny. Często my nawet tego nie widzimy. Często jedziemy wieczorem, wydaje się, że to jest mgła wieczorna. To nie jest mgła, to jest smog. To jest typowy angielski smog, gdzie w XIX wieku palono węglem, drewnem i powodowało to olbrzymie spustoszenie wśród ludności. Najtrudniejszy i najważniejszy efekt to efekt związany z zapaleniem puziocarbonu, Krzeli, ale również uszkodzeniem błony naczyń, skłonność do zakrzepicy i przy narażeniu na zapylenie gwałtownie wzrasta ryzyko zawału i udaru, stąd tak dużo mamy w Polsce zawałów ostrych zespołów i udarów właśnie z powodu tego całego mechanizmu, który został bardzo ładnie opisany w raporcie o, o, o American Heart Association opublikowanym w Circulation. Cały mechanizm, o którym mówiłem w 2010 rok. Polska traci 12,9% swojego GDP jako koszt przedwczesnych zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza. Olbrzymie pieniądze. Proszę zwrócić uwagę, jak można e, e, przeprowadzić analizę finansową wydatki na profilaktykę leczenie versus koszty społeczne, efekty makroekonomiczne ekonomiczne. Y, y, y. Tu jest cała lista grzechów głównych, że tak powiem, naszego systemu ochrony zdrowia i niedofinansowania ochrony zdrowia, która powoduje to, że oskarża się kardiologów o wyrywanie pieniędzy z systemu. To nie jest prawda, to zaraz pokażę. Czarny PR dla procedur kardiologicznych po to, ażeby, żeby również dać jakieś pieniądze innym dyscyplinom, farmacji też również, a wszystko dlatego, że, że tych pieniędzy generalnie w tym systemie w tym, w Małym budżecie jest za mało i każdy sobie te pieniądze wyrywa. Jaki jest rozdział środków? Czechy, choroby układu krążenia 22%, środków na hospitalizację, nowotwory 10%, Niemcy 18%, nowotwory 14% u nas jest dokładnie na odwrót budżet na leczenie onkologiczne to aż 22%, mimo że to tylko połowa zgonów. Natomiast na kardiologię tylko 10% i to jest kardiologia i, i inne choroby układu krążenia. To jest też w tych 10%. Na hospitalizację, tam jest, są, są też tylko tam są też choroby naczyń, i tam, tam jest też kardiochirurgia. Mimo tego udało się, mimo tych bardzo skromnych nakładów, udało się obniżyć śmiertelność chorobie niedokrwiennej serca i zawale serca w ostatnich 15 lat, I jako jedyne osiągnięcie praktycznie polskiej medycyny w zakresie obniżenia śmiertelności. Ale już na przykład z powodu chorób naczyń, z powodu miażdżycy za Śmiertelność wzrosła w ostatnim czasie, co jest ewenementem na skalę europejską. Tymczasem, pomimo olbrzymich nakładów na leczenie nowotworów, ta śmiertelność znacznie wzrasta i ciągle wzrasta, pomimo że zapadalność na nowotwory jest mniejsza niż we Francji. Czy w Niemczech mamy zapadalność mniejszą na nowotwory niż w krajach Europy Zachodniej, ale skuteczność leczenia i koszty tego leczenia są, 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 są dramatycznie ten wskaźnik kosztowo efektywny jest dra dramatycznie niekorzystny. Duże koszty, mały efekt. Natomiast w międzyczasie, już za pana ministra Rukowicza. Obserwowaliśmy obcinanie pieniędzy na choroby układu krążenia. Efekt w ostatnich trzech latach wzrost śmiertelności z powodu chorób układu krążenia w Polsce. To, to jest ten schemat, o którym mówiłem, ile w danych krajach wydaje się na kardiologię, to są te, te wysokie słupki, ile na onkologię? Widzicie Państwo, zupełnie inna dysrypo, dysproporcja, z uwagi na inny zupełnie problem. Czy wyceny są, były przecenione w Polsce? Nie. Mieliśmy najniższe ceny za proces dury wieńcowe w Polsce mimo faktu że one były bardzo kosztowo efektywne nawet w tych małych ośrodkach w małych miejscowościach gdzie pacjent miał szybki dostęp to samo jeśli chodzi o kardiochirurgię proszę zwrócić uwagę najniższe wyceny w całej Unii Europejskiej skandalicznie niskie co powoduje że śmiertelność wewnątrzszpitalna sięga nawet 15% w niektórych ośrodkach kardiochirurgii w Polsce oczywiście tam gdzie dokłada się do tej kardiochirurgii dba się o nią ona może być nawet pół czy 1%, tak jak w naszych ośrodkach y, 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 Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca w Bielsku. Y, y. Skuteczność leczenia inwazyjnego jest to odpowiedź na wybieranie rodzynków. Niesłychanie skuteczna metoda leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Koszt, efektywność uratowania jednego roku życia to jest połowa, jeden raz GDP per capita w Polsce. Nie ma drugiej takiej procedury, która pokazałaby taką koszt, efektywność w ratowaniu ludzkiego życia. Te koszty są inne w małej miejscowości, inne w dużym szpitalu, ale, ale jest bardzo ważne, ażeby osobno policzyć koszty ludzkie, koszty stałe i gotowość w mniejszym ośrodku, a inaczej zupełnie w dużym ośrodku, w którym być może robi się nowsze czy bardziej złożone procedury, ale koszty stałe rozkładają się na, na większą liczbę. Procedur. Po roku 2010 brak wzrostu nakładów na leczenie chorób układu krążenia, kilkakrotne obniżenie wyceny kardiologicznych pomimo, pomimo dużego wzrostu w kosztów pracy i kosztów e, e, ogólnych i to, co pokazał KUS. Od 2013 wzrost śmiertelności chorób z układu krążenia w Polsce spowodowano głównie właśnie miażdżycą. Czyli mamy zupełnie inne trendy. To jest trend w Polsce na tle trendów europejskich. Jeżeli chcemy, aby w 2005 lat uzyskać poziom europejski, musimy się naprawdę bardzo postarać, musimy bardzo zainwestować w kardiologię i choroby układu krążenia, żeby dorównać do średniej Europy, Euro, Europy Zachodniej. Nowe propozycje, chybione jeśli chodzi o AOTM, nie uwzględniono nowoczesnych technologii. To długa dyskusja w prasie i w mediach się toczy na ten temat. Uważam, że źle przeprowadzono AOTM, źle przeprowadził ten proces. Nie zauważył różnic między dużymi i małymi ośrodkami, nie zauważył nowych technologii, które powinny być brane pod uwagę. Nowe propozycje. Ministerstwa Zdrowia, myślę, że ta najcenniejsza to jest ta, która wiąże się z Opieką skoordynowaną, natomiast myślę, że musimy tu wypracować zupełnie inny model, zarówno dostarczania usług, ale przede wszystkim definiowania usług, tak, żeby nowoczesna medycyna, nowoczesne procedury w zakresie kardiologii, kardiologii inwazyjnej były dostępne dla każdego. Również dla tych biednych osób, mieszkańców małych wsi, małych miasteczek, gdzie ten dostęp jest w Polsce w dalszym ciągu ograniczony. Po pierwszym lipcu niestety. Możemy oczekiwać załamania, jeżeli tutaj nic nie dojdzie do właśnie przede wszystkim, jeśli chodzi o opiekę w małych miejscowościach w Polsce B, w Polsce, w Polsce regionalnej, bo tamten dostęp znacznie zostanie ograniczony. I jeszcze raz: leczenie przetrzynowe versus paliatywne. Docenione zostały procedury, znacznie podwyższone procedury leczenia zachowawczego, ale jeżeli już wykonamy procedurę interwencyjną pacjenta z nie wydolnością serca, to, to ta zapłata dramatycznie spada, a powinno być dokładnie, dokładnie na odwrót. Powinniśmy zapobiegać i leczyć, zapobiegać niewydolności serca. Tak jak powiedziałem, 78% to jest źle albo późno leczona choroba niedokrwienna serca. I tego, czego się najbardziej obawiam, to co powiedziałem, pogłębienie równości społecznej między miastem a małym miastem, dużym miastem a małymi, małymi miasteczkami i, i, i wsią. raport Zalecenia WHO. Dobrze funkcjonujący system opieki zdrowotnej wpływa nie tylko na stan zdrowia społeczeństwa, ale także na jego zamożność, ekonomiczny rozwój przez zwiększenie siły roboczej, wzrost produktywności, zmniejszenie kosztów zachor zachorowalności, zmniejszenie liczby osób nieaktywnych zawodowych. Krótko kilka takich ważnych liczb. Wzrost przeżycia o jeden rok, zwiększa Produktywność o, o 2,8%. 10% redukcja sercowo-naczyniowa w wieku produkcyjnym zwiększa GDP przez o 1%. Warto inwestować w, w leczenie, diagnostykę leczenia chorób układu krążenia, bo to oznacza prosperity i zdrowie naszych mieszkańców i prosperity naszego kraju, zarówno w skali mikro, jak i makro. Dziękuję bardzo.